Dziękuję bardzo. Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Sejm wysłuchał informacji przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska i przeprowadził dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przedstawionej informacji. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm informację przyjął do wiadomości. Bardzo proszę o zabranie głosu. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Szczerskiego. Określam czas wystąpienia na zadanie pytania na 1 minutę. Bardzo proszę, panie pośle.